Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na druidzie, pamiętamy, że na tym druidzie ostatnio nie mieliśmy za dużo miejsca, żeby sobie popchnąć tornado, bo sprawdzaliśmy właśnie tego druida pod kątem tutaj tych nowych itemków legendarnych, no i głównie skupiliśmy się tutaj na strefie światła, na strefie mroku, no ale niestety tego tornada nie ruszaliśmy. Teraz też nie mamy zbyt dużo miejsca, ale wydaje mi się, że dzisiaj na szybko sobie przelecimy tą strefę mroku, jeżeli coś padnie to spoko, jeżeli nie no to trudno i polecimy sobie od razu do tego tornada. Mam tutaj jeszcze 4 miejsca do rozmontowania, więc jeżeli coś z tej strefy mroku poleci, no to też sobie ogarniemy i wydaje mi się, że to będzie ok. Mamy w ogóle jakiś gemik, strasznie dużo mi tutaj leci gemów pomarańczowych, ale niestety małych. No zobaczcie, cała Kunegunda już ubrana w same małe, tutaj Magusia już powoli ubieram, a my mamy na sobie tylko i wyłącznie dwa, bodajże dokładnie dwa w broni i tutaj w tej skarpecie, czyli w tych butach mamy niestety tylko i wyłącznie dwa gemiki właśnie na te pomarańczowe, no nie duże, no ale trudno, no czekamy cały czas na event twierdza, a może w międzyczasie coś jeszcze poleci, zobaczymy. Póki co mamy tu jakiś gemik 5-6-4, którego może dałbym Barbarowi, bo ten Barbar tutaj jako ostatni chyba będzie miał zmieniane gemy na pomarańczowe, czyli dobrze by było mu wymienić. Tu widzę 3-2-4, tu ma 3-2-2, dobra, to wymieniamy mu to. No i okej, na szybko jeszcze przelecimy, czy oni mają wszystko zaczarowane, wygląda, że tak. Wiadomo, no już tutaj mamy 396 level. Wczoraj dokładnie dostaliśmy level z kalendarza, także brakuje nam tylko i wyłącznie 4 leveli do 400. Tutaj widzę, że Sonic ma 395, prawie 396, więc ładnie. I kto jeszcze tutaj był? Chyba był jeszcze Sasy, który ma też bardzo, bardzo ładny level. A, tutaj jest też 396, praktycznie taki sam jak my, tylko on ma chyba lochy do tyłu, z tego co tutaj ma napisane w opisie, że ma przewagę nade mną, jeżeli chodzi o expa. No ale właśnie, no Sasek chyba już nie będzie tych lochów, z tego co wiem, robił. Tylko będzie sobie po prostu je zapisywał i będzie leciał teraz tylko i wyłącznie awkę, bo wiadomo, że teraz każdy kolejny level wbity z lochów, no to jest mniej jakby expa właśnie z tej awki. No ale my i tak będziemy tutaj o 400 levela iść na golda. Mamy strasznie ładne statystyki w porównaniu do reszty serwera, więc szkoda by to było zaprzepaścić. Także no ja standardowo o 400 idziemy w golda, maksujemy te statystyki. Już tu prawie 7000 inteligencji. No i wiadomo, że jako ten druid, no w PvP będziemy sobie fajnie radzić. To już nie jest to samo co łowca demonów, także te statystyki na pewno się przydadzą. Dobra, jeszcze tylko na szybko sobie zwrócę uwagę. Aha, w ogóle ja tutaj nie mam ulepszonych itemków razy dwa i nawet tego nie mogę zrobić, bo mam strasznie mało kamienia. Ostatnio w ogóle po odcinku ktoś do mnie napisał, że okazało się, że nie miałem wcale ulepszonej klaty i paska, także troszeczkę nad tym ubolewałem, bo całą resztę ulepszyłem na razy 10, broń razy 12, a potem musiałem zbierać te surki, żeby to poulepszać. No ale już jest też razy 10, więc już powoli się odkuwamy. No teraz tego kamienia musimy zdecydowanie pozbierać, no bo kryształów mamy sporo. Pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę, pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji z dzwoneczkiem. Zapraszam was na Discorda dla widzów w przypiętym komentarzu i opisie i zapraszam was na Twitcha, kiedy wy ten film dostaniecie prawdopodobnie w czwartek i ja w czwartek o 18 też będę odpalał live'ika, więc jakby zapraszam was na Twitcha o 18, będzie live'ik. No i tyle, jeżeli chodzi o taki blok reklamowy, to tyle. Zmieniamy sobie maskę na kota, no i lecimy do tych lochów, zobaczymy jak nam to pójdzie. Przede wszystkim mamy w Hemoridorze bossa orków, tak jak wam wspomniałem, no jeżeli chodzi o ten mrok, to ja tutaj nie będę za dużo robił, tak szczerze mówiąc, bo wydajemy sobie powiedzmy po 100 grzybków na każdego przeciwnika, który jest taki, można powiedzieć, w miarę do zabicia, nie mówię, że na 100%, ale taki, że wygląda, czyli powiedzmy Hemoridor, no wiadomo, Góry Olimp nie będziemy ruszać i tak dalej, więc wydaje mi się, że tyle sobie wydaje, no a później polecimy sobie do tornadka i to tornadko będziemy próbować pocisnąć jak najdalej, no bo my odkąd założyliśmy te legendarne itemki, totalnie nie mieliśmy właśnie w tym tornadzie żadnych prób, nie? No bo ja cały czas byłem napakowany, powiedzmy nafaszerowany tymi itemkami właśnie legendarnymi, nie legendarnymi, tylko epikami zwykłymi, które sobie trzymałem do kibla, potem właśnie do rozmontowania, więc no niestety nie miałem miejsca, wiadomo, że szkoda golda z tornada, żeby w ogóle... No sprzedać te itemki nie do wiedźmy, nie? Lepiej poczekać na wiedźmę. To akurat ja standardowo robię tak na każdej postaci. No i uważam, że to jest bardzo, bardzo łatwe. Nie ma co się śpieszyć. Bardzo ważne, niełatwe. Nie ma co się śpieszyć z tym tornadem. Jeżeli tam wam nawet pada, jeżeli chcecie, macie taką pogoń za tym expem, no to jednak warto się wstrzymać, jeżeli nie macie miejsca. No bo tak jak mówię, no nie ma to totalnie sensu. Dobra, jeżeli chodzi o tego bossa orków, no to chyba jest ciężko. Karuzela z idolami. Mamy Golden Giampiego. To jest mag, no ale chyba
z tym magiem też jeszcze nie damy rady. Tutaj bardzo słabe gemiki, zauważyłem, mają nasze pachołki. To też jest w ogóle powód, dlaczego wydaje mi się, że w tej strefie mroku niektóre rzeczy nie chcą nam paść. No ale trudno, tu jeszcze w ogóle runek nie ogarnąłem. Tu mamy dobrze i u Barbara mamy dobrze. Barbar ma 59, ten ma 59, ta ma 60. No właśnie, jeszcze potrzebujemy dwóch broni z 60%, ale nam póki co nie chciały dropnąć. Tak jak mówię, no mają strasznie słabe te gemy, no ja tu powoli ubieram jakieś tam pomarańczowe, małe, średnie, no bo wiadomo, no dla Kunegundy jest to ok. Na pewno ma lepszy taki mały pomarańczowy, aniżeli jakiś tutaj gemik czarny, który ma 350, nie? Biorąc pod uwagę, że teraz już mi lecą po 570. No ale dobra, Golden Campiego chyba nie ma co, no bo tak jak mówię, no to jest mag, my tutaj nie zbijamy więcej niż połowy, tutaj się nie oszuka żadnymi unikami, ani niczym takim, także go sobie ignorujemy. Góry Olm wiadomo, że nie zrobimy, no i mamy Kwacha Argusa. I dokładnie, Kwach Argus, zobaczcie, pierwsza próba, pierwsza w ogóle próba w tym lochu, w ogóle w tym odcinku i tak dalej, powtarzam i tak dalej, przepraszam, jakoś dzisiaj mam sporo energii, tego Kwacha Argusa pierwsza próba, no i udało nam się go zmiażdżyć dosłownie, no i 300 milionów expa wpadło na nasze konto, bardzo przyjemna sprawa, tu w ogóle mamy jakieś rzeczy, które już były w talecie, nie, czyli to sobie ewentualnie rozmontujemy, jak nie będziemy mieli miejsca podczas klikania tornada. Dobra, także spoko, możemy tą walkę od razu zapisać i obejrzeć ewentualnie. Dokładnie, zapisała nam się, tu w ogóle muszę poczekajcie, bo my tu mamy jakieś totalnie stare lochy, jeszcze tutaj z lutego jakieś bitwy gildyjne i tak dalej, takie pierdółki, to powiedzmy, że to wszystko sobie poodznaczam, tu już co wam miałem pokazać, to pokazałem. No jak sami wiemy, szkoda po prostu tego miejsca. Chyba jeżeli chodzi o takie rankingi, no to możecie sobie spojrzeć. To w sumie też może was ciekawić, co niektórych, jak wygląda obecnie serwer. W tym momencie wygląda tak, no to w sumie takie najwyższe levely to wam pokazałem na samym początku odcinka. Ale ktoś chce, to sobie może zatrzymać i ogarnąć, jak to wygląda. Gildy nie jesteśmy na drugim miejscu. Ostatnio co prawda wygraliśmy obronę, ale chyba, nie wiem, z 6-7 walk przegraliśmy wcześniejszych obron, więc no niestety tutaj zdecydowanie w tym momencie top 2, no ale nie poddajemy się, tylko ciśniemy dalej. Twierdzę to, olewamy pupile, jesteśmy na pierwszym miejscu, wczoraj byliśmy na drugim, widzę, że tutaj Sasek coś musiał poprzegrywać, jeżeli spadł, bo ja dzisiaj jeszcze walk nie robiłem, w sumie sobie zaraz możemy zrobić, no i podziemia to też raczej nie taki interesujący ranking, te twierdzę wam mogę pokazać w sumie, ale no to nie wiem, no to akurat chyba nie jest zbyt ciekawe. Dobra, tu możemy nakarmić, aha, jedna ciekawa sprawa na tym druidzie jeszcze, zanim przejdziemy dalej do lochów. Jęzognik, z którego tak naprawdę czekaliśmy długo na niego, bo już byłem tam blisko zamknięcia portalu. Aha, ten portal w ogóle zamknąłem, ja mam chyba to zapisane dla was, dokładnie 7 kwietnia. Mogę wam pokazać tą walkę, to jest mag. My tutaj jesteśmy w masce niedźwiedzia, no i tego maga sobie pokonaliśmy w tym portalu. To jest tak jak mówię, ostatni portal. No i 7 kwietnia pokonaliśmy tego maga, ja wtedy nie robiłem awki, więc jeszcze mogłem zdobyć. No ale niestety zapominałem, aż w końcu tego Jęzogniksa zdobyłem. Dzisiaj mamy który? Poczekajcie, dzisiaj mamy 14, czyli ja tutaj codziennie go karmiłem 3 razy, czyli powiedzmy 5 dni temu, no to 9 go wygląda na to, że chyba zdobyłem, jeżeli dobrze liczę, no bo 7 zapomniałem, 8 zapomniałem i 9 dopiero go pokonaliśmy, także tak, w sensie zdobyliśmy, znaleźliśmy, także no tutaj dlatego tyle tych truskawek mam odłożonych, to nakarmiłem, mogę od razu w sumie wodę nakarmić i możemy sobie zrobić, no kiedyś te ataki, kiedyś sobie tutaj jeszcze z tymi atakami, kto jest na streamach, ten wie, no to jeszcze jakoś próbowałem to liczyć, jeszcze jakoś próbowałem z głową to robić, ale niestety już bardzo duża część serwera ma nakarmionego tutaj tego ostatniego peta na 200 poziom i teraz to już jest totalne RNG i tak wszystkie walki, nawet jak my już tutaj mamy praktycznie 2 pety na 200, to i tak wszystkie walki sprowadzają się do tego, że walczy ostatni 200 z ostatnim 200, no i niestety już tutaj jest straszne RNG, także no trudno. Dobra, dostaliśmy Saska. Sasek to jest bardzo mocna osoba, jeżeli chodzi o pupile, to jest mrok, ogniem to raczej dostaniemy na 100% w ciry, no ale spróbujemy tą wodą, no zobaczymy. O, wodą o dziwo się udało, to dobra, git, chociaż tyle, no i teraz na koniec mamy, o, mojego widza z Twitcha, którego pozdrawiam, Hio Uno Diablo. No i dobra, pupilki mamy zrobione, reszty nie będziemy tu robić, ja to sobie ogarnę później. Lecimy do tej uświęconej tradycją szkoły magii, no i teraz mamy Puszuzia. Puszuś to jest zwiadowca, który może, jeżeli byśmy poklikali, to może by padł. Szczerze mówiąc, ten Kwach Argus jakoś zaskoczył. Aha, nie obejrzeliśmy go chyba w ogóle, czy obejrzeliśmy? Nie wiem, o, dostaliśmy wiadomość, że międzynarodowy świat. Co oni tu piszą ciekawego? Tu, że nowy świat...
Aha, i mamy znowu w ogóle event Kowala, to też ciekawe, to tam pewnie wiecie już, bo ten film, tak jak mówię, ja nagrywam go w środę, wy go dostaniecie pewnie w czwartek, ale no mówię, że po raz kolejny weekend Kowala, no ciekawa sprawa, no ale co zrobić. Dobra, i teraz mamy tego kwacha Argusa, wam nie pokazałem, Barbar nie zrobił za wiele, Maguś tutaj widzę, że chyba, chociaż nie, no jakiś tam krytyk widzę, że poleci, więc chyba troszeczkę zrobi. O, tu jeszcze 65 milionów na koniec, no i mamy teraz Kunegundę, która, no, która zrobiła w sumie sporo, ale nie jakoś bardzo dużo. Dobra, możecie policzyć uniki, ile zrobiliśmy z tym kwachem Argusem uników, bo zobaczcie, mieliśmy do zbicia ponad połowę HP u niego, jego hity no nie są jakieś bardzo mocne, ale jednak trochę ważą, no a tutaj zobaczcie, że pierwsza próba i od razu udało się go pokonać, więc to jest na pewno no spoko wynik. Tu w ogóle strasznie mocne hity w jego stronę wchodzą, z naszej strony, no ale mówię, no tych uników dużo, kto chce to może policzyć i może napisać w komentarzu, jeżeli się komuś chce, ile uników zrobiliśmy u tego w walce właśnie z tym kwachem. Dobra. A, i miałem powiedzieć, że 100 grzybków na puszusia niech będzie do 5000, a on padł tutaj dosłownie po chwili. No okej, to mi się podoba. Czyli spoko, czyli jakoś tam te lochy delikatnie sobie pchamy, powiedzmy. Barbar nie zrobił za wiele, Maguś troszeczkę, powiedzmy, zrobił. No i tu jest zwiadna zwiada. 423 miliony, okej, czyli Kunegunda zadała mu tylko i wyłącznie 23 miliony. Także znowu całą robotę musieliśmy zrobić my. I zobaczcie, że my tutaj jeszcze prawie w ogóle na początku uników. Dużo nas bije, no to jest zwiadowca. No i patrzcie, 9, powiedzmy 10 miliony milionów HP kontra tam powiedzmy 350 chyba było, coś takiego. No i teraz właśnie to jest coś pięknego, uniki, mocne krytyki z naszej strony, no i ten puszuś dosłownie sobie poszedł spać, nie, mówiąc ładnie. Dobra, no i tutaj ostatni hitek, fajne, też możecie dać znać, ile było uników, to taka, można powiedzieć, interakcja z wami, taka interaktywna zabawa dla was, żebyście się nie nudzili, tylko możecie policzyć, to od razu rozmontujemy, bo to był akurat dobry wygląd, który mi dał spoko ilość córek, to mamy zapisane i dobra, lecimy dalej, mamy Ara Pedagoga, kolejny tak naprawdę zwiadowca i wydaje mi się, że kolejny, który mógłby być do zrobienia, tak mi się, takie mam wrażenie, moglibyśmy go zrobić, szczerze mówiąc. Tylko właśnie pytanie, czy nam znowu siądzie jakaś fajna próba, gdzie my tych uników porobimy dużo, ewentualnie Kunegunda, żeby tych uników mogła porobić dużo. No póki co, mimo tego, że Kunegunda została ubrana w same pomarańczowe gemy, no to nie robi tam jakichś wybitnych akcji w tych lochach, no ale wiadomo, prędzej czy później będzie taka walka, że Kunegunda zabierze tam z 500 milionów HP albo coś takiego. I dokładnie, kolejny pokonalny, dostaliśmy jakąś broń, niestety 49% na ten tutaj obrażeń, jeżeli chodzi o runę, więc no słabo, nie zamienimy sobie, ale okej, no zobaczcie, już trzeci przeciwnik w szkole magii pokonany w mroku, co jest na pewno fajnym wynikiem. Dobra, tutaj Barbar nie zrobił za wiele, zobaczmy tego Magusia, no Maguś potężnego kryta dostał, dwa potężne kryty, 450 milionów, o i Kunegunda znowu nie zrobiła nic praktycznie, no i znowu my musimy tutaj oglądać, jak to poszło. Zobaczcie, no znowu pierwsze hity od niego potężne, jeżeli o to chodzi. Tutaj robimy sobie cyk, robimy sobie cyk. No i tutaj chyba zaczyna się tanie z uników. Nie, jeszcze jednego hita, okej, chyba teraz nie możemy już przyjąć żadnego hita, bo w przeciwnym wypadku już by nas pokonał, chyba żeby tam mu siadł z jakiegoś niskiego rozrzutu. No ale dokładnie, pokonany i mamy jakąś broń, która nam się za bardzo nie przyda, ale grunt, że dodatkowy exp znowu wleciał. No patrzcie, ostatnio w ogóle nie mogliśmy ruszyć tej strefy mroku, a teraz po prostu pada praktycznie od razu. No wydaliśmy chyba póki co z 200 grzybów, a tu już 3 lochy pokonane. Jedna sprawa jest ważna, mianowicie muszę tutaj zakręcić kołem, między innymi, tutaj zrobimy sobie cyk, tu jakiś chemik to możemy sprzedać, nam wypadł. Druga sprawa, musimy sobie zrobić arenę na szybko, bo prawdopodobnie zaraz wbijemy level, a co za tym idzie, jak wbijemy ten level, no to wiadomo, że wiadomo, że tutaj będziemy dostać mniej expa z tych codziennych rzeczy. Wiadomo też, że poczekajcie chwilkę, tu sobie odbiorę. Wiadomo, że też powinienem zrobić tę misję, nie? Ale no nie będę tego robił na odcinku, szczerze mówiąc mi się nie chce. Grunt, żeby porobić te areny, odebrać ten wehikuł, takie codzienne, powiedzmy, czynności, które dają expa. No a misję już sobie najwyżej na wyższym levelu zrobimy, trudno. Dobra, teraz mamy fałszywiusza Locharda. Fałszywiusz Lochard, no to już jest niestety mag. No i tutaj już chyba dla nas jest, chcąc nie chcąc, dłuższy blok. No tutaj już nie oszukamy unikami, ale powiem wam, że dziwnie jakoś mocny jest ten druid, nie? W sensie chodzi mi o to, że zobaczcie, jakie on potężne buły. Tam tych uników nie było wcale za dużo, to w ogóle były trzy walki, możecie policzyć z tych trzech walk uniki, jak się komuś chce. Ale mówię, tam tych uników nie było wcale jakoś bardzo dużo, no a sami teraz zobaczcie, że
że te buły potężne, nie? Po 80 milionów, po 100. Jeżeli ktoś gra zwiadowcą, to może w sumie dać znać w komentarzu, czy też takie buły jest w stanie sypać. Dobra, nie ma sensu tego maga dalej klikać. Tutaj mamy Hell, to jest mag, tutaj mamy, to jest mag i tutaj mamy maga. Dobra, więc no trzech magów, czyli będzie problem, tak mi się wydaje, ale dobra, no możemy popróbować, czy w ogóle jakąś blisko. No jeżeli to jest mag, to jeżeli byłby on faktycznie możliwy do zrobienia, no to wydaje mi się, że prędzej czy później taka bliska próba powinna nam się pojawić. No a tutaj z tą Hell, no to sami zobaczcie, że nawet do połowy mamy problem, żeby ją zbić. Także raczej Hell sobie odpuszczamy. Dalej mamy rudą ślamazarnicę. Zobaczmy, czy ona jest tutaj do zrobienia, czy nie bardzo. No jakby jakaś była bliska próba, to mógłbym zapisać i ogarnąć. Ale my chyba ją próbowaliśmy ostatnio zrobić na odcinku, no i niestety nam się to nie udało. No bo tak jak mówię, no jednak mimo wszystko, no to jest mag, my tutaj jesteśmy powiedzmy zwiadowcą, więc nie ma totalnie opcji. No tutaj też zbijamy praktycznie, no powiedzmy do połowy HP, rzadko kiedy idziemy dalej, więc no chyba nie ma to totalnie sensu, powiedzmy jeszcze te 10 grzybów. No czyli okej, czyli o, tam było 33 miliony na przykład, no ale to i tak, no chyba jej jeszcze nie jesteśmy w stanie zrobić. No jakbyśmy się tutaj ubrali w same pomarańczowe, to chyba już by była do zrobienia, nie? No ale niestety tego na razie nie zrobiliśmy. No i dobra, i teraz mamy gruboskórnego Gerta, który tutaj jest no magiem, zbijamy mu tak ponad połowę z tego co widzę, ale chyba i tak nie jest on jeszcze do zrobienia, powiedzmy, że jeszcze z 30 grzybków na niego, tak czysto poglądowo, jeżeli nie, no to trudno. No i właśnie tutaj jest ten problem, który zauważamy, że no jeżeli byśmy byli berserkiem, to te wszystkie lochy, szkoła magii, bogowie, tutaj ten Esteros i teraz to 13 piętro, wszystko by dosłownie padło po kilku grzybach, no a że my jesteśmy zwiadowcą, no to jest blok. I tutaj właśnie pojawia się przewaga berserka, że on w tej szkole magii, magów, które naprawdę inne klasy pokonują na o wiele wyższych statystykach i poziomie, tak on sobie przeklikuje bardzo szybko. No i tutaj właśnie dlatego ten berserk nawet w late game może sobie robić no dużą przewagę expa, nie? No zobaczcie, no wszystkie te lochy tutaj bodajże wszystkie, dokładnie wszystkie, dadzą 300 milionów expa, 4 razy 3, no miliard 200 milionów expa z tych czterech lochów byśmy mogli dostać, gdybyśmy byli berserkiem, to już by padło, wydaje mi się, że od razu. Dobra, to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o lochy takie. Tego nie jesteśmy jeszcze w stanie zrobić. No zobaczcie, nasz krytyk mu zabiera połowę HP. No to jest jeszcze zbyt trudna postać, w sensie no zbyt trudny przeciwnik. Tutaj jeżeli chodzi o tego Posejdona, może troszeczkę poklikamy. Zobaczmy, czy jakby jakaś weszła nam jakaś taka, można powiedzieć, parada uników, to czy byśmy go byli w stanie zrobić. To jest zwiadowca. Zwiadowca, który tak naprawdę no tu 200 milionów 185. No takie bliższe próby można powiedzieć, że są. I dokładnie udało się go pokonać. 397 level został wbity. Dostaliśmy jakąś broń, niestety, o, minus 4, zobaczcie, no to broń mamy jeszcze słabą, 50%, ale za to do kociołka jak oddamy, to dostaniemy 20 milionów, dwie statki, jak najbardziej jestem chętny na nie. I dobra, od razu zapisujemy ten loch, Posejdon, cyk, no i dobra, i zobaczmy jak to tu wyglądało. Tak jak mówię, no to jest zwiadowca, my jesteśmy zwiadowcą, także tutaj uniki, ale tak mi się wydawało, że on padnie. No jednak ten kryształ, wydaje mi się, że pomarańczowy w broni daje bardzo, bardzo dużo. No i dzięki temu tak samo możecie policzyć, oczywiście to nie mówię, że musicie, ale możecie policzyć, jeżeli komuś się chce właśnie tą ilość uników, jaka tutaj, jeżeli oczywiście loch opiera się na naszych unikach, to możecie policzyć, ile my tutaj mu daliśmy. No zobaczcie, teraz już jesteśmy praktycznie na hita, czyli teraz już muszą same, a nie, jeszcze 277 tysięcy, dobra, to mu jakiś słaby hitek siadł, na szczęście dla nas. No i tutaj potężne krytyki, tam było 102 miliony, 80 milionów, 120 prawie, no i udało się tego Posejdona pokonać, tym samym wbiliśmy 397 level, czyli jeszcze dosłownie 3 levele nas dzielą od 400. Także no fajnie to wygląda. Dobra, co dalej tutaj? Hades. Hades to jest znowu zwiadowca, ale jego no to już wydaje mi się, że nie klikniemy. On tutaj jest znowu kolejnym blokiem na powiedzmy dłuższy okres czasu. No zobaczcie, no tutaj mimo, że to jest zwiadowca, to jest zwiadowca, na pewno zwiadowca, no bo ma zręczność. No to tutaj my mu nawet do połowy nie możemy zejść. Przeważnie tak powiedzmy 1/5 mu zbijamy, może nawet 1/6. Totalnie nie ma sensu. Która jest minuta? 18, już prawie 19 minuta odcinka, Boże, a my jeszcze mamy tornado do przeklikania. Dobra, no to lecimy to tornado. Tornado lecimy, tornado będzie padać właśnie w następujący sposób, jak sami widzicie, no bo my go nie biliśmy tak długo, że tutaj no bardzo, bardzo dużo tego tornada nam padnie. No i mam nadzieję, że też będziemy w ogóle mogli tego tornada więcej poklikać, no bo tak jak mówię, no mimo wszystko...
no ciężko, nie? Jest ciężko z tym miejscem, bo tutaj pewnie dużo itemków będzie dokładnie. No już nie mamy miejsca w plecaku, zobaczmy jak to wygląda. Tu mamy jakąś broń, to jest git. Tu mamy w ogóle jakiś pierścionek. On jest 3 miliony. Poczekajcie, zrobimy to w następujący sposób. To sobie, co prawda mógłbym, potrzebowałbym zmienić ten wygląd, jeżeli chodzi o kalkulator do kowala, ale to sobie odpuścimy, żeby mieć miejsca troszkę. Ten pierścionek to ja bym zostawił do kibla, on nie jest drogi. No ale okej, tu mamy za dyszkę, dyszkę, tu za siódemkę. No powiedzmy, że poniżej piątki będziemy sprzedać, to też nie jest wcale najlepszy pomysł. No i powiedzmy, że to sprzedamy, dobra, niech będzie. To też nie jest wcale najlepszy pomysł, no ale żeby wam chociaż troszeczkę tego tornada więcej na tym odcinku poklikać. No bo mówię, no z tym miejscem jest totalnie tragedia. Dobra, jakieś tam rękawiczki. No fajnie jakby nam bronie leciały z tego tornada, nie oszukujmy się. No bo dzięki temu byśmy sobie tutaj mogli powrzucać do kociołka. No ale z tego co widzę, no broni nam praktycznie wcale nie daje. Co jest troszeczkę bolące. No i dobra, no i w teorii na tym byśmy się zatrzymali, jeżeli chodzi o to tornado, niestety. No bo co, no tutaj mam zajęte miejsce. Tak naprawdę, chyba że posprzedawać te... O, tu w ogóle pasek za dychę? Ten pasek jest? Dobra, nawet nie wiedziałem. No szkoda by było te epiki, chociaż teraz będzie weekend epicki, tak szczerze. Kurczę, to może te epiki posprzedajemy? No to jest straszne zmarnowanie. W sensie, no one i tak nam poleciały z legendarnego lochu. One są tutaj do kowala tak naprawdę. W sensie do kibla i potem do kowala. No ale dobra, powiedzmy, że te posprzedajemy. Zrobimy to sobie w następujący sposób. To sobie musimy wrzucić tutaj. I teraz tak. Ile nam wejdzie do tego? Cyk, cyk, cyk. Tutaj jeden, tutaj tak. Tutaj tak, dobra, mamy parę na zapas. Jeszcze pamiętamy, że mamy też na tym, na stojaku, więc to jest ok. To sobie możemy sprzedać. Ten pasek za dyszkę sobie zostawimy do wiedźmy, jakby chciała paski. No i teraz tak, lecimy cyk. No i dobra, i od razu się troszkę więcej miejsca zrobiło. Czyli dzięki temu możemy jeszcze delikatnie tego tornada bugigać. No fajnie by było wbić jeszcze jeden level na tym tornadzie. Tutaj nie będę was oszukiwał, że 398 level fajnie by było dobić. Ale no jeżeli się nie uda, no to trudno. No tu widzimy, że już jakiś stawia opór. Krokodyl, to jest wojownik, no ale też padł szybko. Tam widzę, że jakieś wisiorki nam lecą. No cały czas patrzę za tą bronią, żeby te bronie nam leciały. No bo wiadomo, od razu będziemy je mogli wrzucić. No ale jeżeli nie, no to trudno. Dobra, kolejny padł. No ale zobaczcie, no tutaj wcale to tak dużo levela nie da. No naprawdę bardzo dużo trzeba pokonać tornad, żeby pełny level wbić. A my, jak pamiętamy, no pełny level potrzebujemy. No i znowu nie ma miejsca w plecaku, zobaczmy. Nie ma niestety żadnej broni. Tu za dyszkę, za 7, za 5. No, tu już jest wszystko z tego co widzę drogie. Tu mamy coś za piątkę, możemy wyrzucić. No i tu mamy za niecałe 6, mogę wyrzucić. Ale to i tak, no zostaną nam dwa miejsca, nie? Dobra, czyli to by było w sumie na tyle. Jeszcze dzisiaj sobie zrobimy awkę, więc też na pewno tego levela troszeczkę dobijemy. Mamy w tym momencie 774 tornado. Jak widzicie, idzie to tornado bardzo, bardzo gładziutko. Więc jeszcze na pewno tego tornada muszę zrobić w ogóle z tego druida jakiś osobny odcinek, gdzie totalnie tylko i wyłącznie bijemy tornado. No bo sami widzicie jak to pada, tylko no do tego będzie mi potrzebne o wiele więcej miejsca, którego w tym momencie nie dam. Tu mi się w ogóle skarbiec ulepsza. Dobra, możemy ten skarbiec sobie skipnąć delikatnie jeszcze, zawsze to tam jedno miejsce nam poleci. I powiedzmy, że sobie wrzucimy, co bym tutaj mógł wrzucić. Dobra, powiedzmy, że tą czapkę. Muszę pamiętać, że ja tutaj mam czapkę do wiedźmy. No i okej, jeszcze jednego możemy spróbować przeklikać. A może akurat nie da żadnego, a nie, dał już, dobra, nieważne. Dał coś za dyszkę, no to tyle w sumie jesteśmy w stanie dzisiaj na odcinku zrobić. Dobra, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. No zrobiliśmy naprawdę bardzo, bardzo duży progres. Dużo lochów pokonaliśmy, prawie dwa levele, tak, chociaż nie dwa levele, półtora levela chyba jakoś wbiliśmy. W każdym razie no to jest git. I tyle, ja wam dziękuję za uwagę. Dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to strzelcie subika z, oczywiście dzwoneczkiem, żebyście mieli powiadomienia o filmach. Strzelcie kciuka w górę. Wbijajcie na Twitcha i na Discorda dla widzów wszystko w przypiętym komentarzu. Przypominam, że dzisiaj o 18:00 najprawdopodobniej jest live'ik, jeżeli to oglądacie w czwartek. I chyba tyle. Także ja wam dziękuję za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!